Witam serdecznie z tej strony Marcin. Dzisiaj tak co? Dzisiaj jest dzień przestępny, wtorek. Siedzimy sobie w stodole. Grzegorz tu knuje. Tutaj widzicie, bliżej zera mamy. Tu mamy nasz warsztacik, będziemy pryskali. Ale słuchajcie, przyszła dzisiaj do mnie paczka. Przyszła do mnie paczka od Ukiego i zaraz ją sobie tutaj komisyjnie otworzymy. Jeszcze jakaś jedna tam, Grzesiu, paczka przyszła, nie? Jeszcze jedna paczka. No i zobaczymy, czy coś wyjdzie dzisiaj, jakiś odcinek. A, tu. Wczoraj był live. Tu przyszła paczuszka. Ale to waga przyszła. O. Możesz też pokazać. Słuchajcie, no to zaraz pokażemy paczki. Miedziucha będzie ważona. List od Ukiego. Ja już sobie to otworzyłem. Nie sprawdzałem jeszcze, co jest w tej paczce. Otworzyłem ją tylko sobie. I serdecznie pozdrowionka dla was, kochani. Pomyślałem o nowym roku. Sokół 600 póki co, Marcinie. Szukam 1000. Buziaki dla Kamili i dzieciaków. Bardzo miło mi, jak dostaję od was właśnie jakieś tutaj przesyłeczki. Nie, Grzegorzu? Słuchaj, paprykarz szczeciński jest. Dla Kamili. Kurde. Skarpety szczecińskie, widziałeś to? Ta puszka zawiera szczecińskie skarpetki, nasz produkt eksportowy. Widziałem różne. Towar w opakowaniu zastępczym, ty. Ale numer. I jeszcze naszywka Uki Szczecin, o. Ale, czekajcie. O. Czekoladki ze świnką Pepą, to co lubię. Dzięki, Uki. Kurczę, dopiero co się skończyły. Dopiero co się skończyło. Dla Kamili też. Dopiero co się skończyły słodycze. Widzę. I jest soku 600. Proszę państwa. To będzie dzisiaj, o, miniatura. Soku 600 wjechał na garaż do naszej stodoły. Chociaż ostatnio ktoś mi powiedział, że to jest ten właśnie garaż. Ja mówię, to nie jest garaż, tylko to jest stodoła. Stodoło obora. Patrzcie, jaki piękny sokół 600. Co jest stodoła obora? No tu my mamy stodoła obora, czy nie? Stodoła obora? Stodoła, gdzie to jest obora? Obora to była piękna. Obora to by, obora by było, jak była, jakby sajfa była. No właśnie, była niezła. Nie, chodź tu, Grzegorz, do mnie. Chodź tu, no, chodź. Ja się wstydzę. Hop, jak ten. Oglądaj te, Adamczysze. Adamczysze, jest taki serial na Netflix. No chodź tu do mnie na chwilę, nie, zobacz. No, co będę chodził? Patrz, będziemy paprykarz szczeciński ogień. Nie, no ja tak chciałem z tobą czasami posiedzieć. No nie, no ja nie ty, będę ale siedział. Paprykarz jest otwarty. Kurde, a ty. A nie, bo to jest, patrz, to jest jakiś taki słoik. Kurde. Ale numer. I to na magnes łapie. To jest gwarancją bezpieczeństwa. Łapie na magnes. Czyli dobra, można na lodówkę. Mamy, słuchaj, musimy kiedyś do Szczecina pojechać. Szczecina. A w ogóle, ojej, jajka się troszkę skiereszowały. No to jajek nie pokażę. Jajka wam pokażę. O, tak. Troszeczkę się rozsypały. Ale nic nie szkodzi. Nic się nie stało, jak to mówi Marianka. Tak. Chowamy. Dziękuję. A, dziękuję. To, no, nie, to nie na była awaria ten. Grzegorz tutaj opowiada kawały, ale nie możemy ich puszczać, bo zamknął nam kanał. Jeszcze raz. I nas też zamknął. Kolejna paczka. Słuchajcie, paczka, ona już tutaj chwilę leży. Chwilę leży i coś tutaj. A, chciałem wam powiedzieć, i tobie też, Grzegorzu, powiedzieć, że ja w czwartek wyjeżdżam z kolegą. Z kolegą jedziemy na tajną akcję wywiadowczą. Będziemy sprawdzać podsłuchy, przeszukiwać mieszkania. O, taka tajna. Na Mazury jedziemy. Patrzcie na to. W jaki czwartek? Zobacz, w ten czwartek? No? No panie, no nie żartuj, że mnie opuszcza. Czwartek, czekaj. Chodź zobacz, bo tu, żeby coś nie wybuchło. Grzegorz, trzymaj. Weź. Nie, Ernst, ty potrafisz po niemiecku czytać. Tak, tak. Gruppen. A nie, bo coś nagrywam. Gruppenführer. Chciałem coś powiedzieć. I uwaga. Ty, i łańcuch jest. Mamy łańcuch do sokoła. Kurde, a ja myślałem, że to jest do rowerka. Nie, no to jest. Ja potrzebuję łańcuch do Wigry 3. No jest łańcuch, naprawdę jest łańcuch, proszę państwa. Ty, ale nie mam rękawiczek, nie mogę sprawdzić, co tu jest w tym łańcuchu. No ale mamy pastę. Ty, ale od czego dobra to może być? Może zobaczcie od czego. Jaką pastę? Do rąk. To...
No. Zobaczcie, może ktoś to rozpozna. Słuchaj, mi to przypomina pudełko na perfumy. Tak. Street 8 było takie coś kiedyś chyba, nie? Metalowe pudełko, pamiętasz? A, poza tak. Twoich czasów? Tak, tak. Z jakich moich czasów? Co ja mam? Jakby gadasz, jakby miał 6 dych. Nie, no ty masz tyle, co ja. Ja mam mniej, ja jestem młodszy. A, wczoraj ten, czekaj, właśnie, bo kolega pisał, że coś wylicytował, nie? I to jest to, żebyś wiedział, co wysłać. Bo ja wiem, ale mogę szybko zapomnieć. Ty bardzo szybko zapominasz. Jak wpłaci kasę, to mu to wysyłę. No i dobra, no i co jeszcze? Robimy coś? Nagramy coś tu, co się dzieje? Komara może odpalimy? Za chwilę będzie 30 tysięcy. 30 tysięcy za chwilę będzie subów, ale czuję, że nas wtedy nie będzie, więc trzeba będzie jakoś losowanie zrobić zaocznie później. Panie. Na motorka. Może odpalimy dzisiaj komara, co? Spróbujemy? Ma on tam ten, ropę? My żeśmy ostatnio zalewali samym tym. Ty. Miksol trzeba znaleźć. Trzeba zalać tym, albo banieczkę postawić, bo dwa razy był odpalany. Na pych, na komar. Komar, słuchajcie, czeka na 50 tysięcy, ale jak tak będzie leciała lawinowo liczba subów, no to 50 nie wiadomo kiedy będą, nie? Jesteś na to przygotowany, Grzegorzu? To nie będzie komara. Komar odjedzie. Wczoraj ten, wczoraj mamy nową widz... Czekaj, jak jest widz? Widzka? Ktoś nas nowy ogląda. Wicek to miejscowość. I dostał taki komentarz. O, to ten pan, który był na targu. No bo zaczęła oglądać filmy od targu, a na targu no. Byliśmy razem, a wczoraj zobaczyła odcinek z warsztatu. I patrzy ten sam pan. Znaczy Grzegorz, a nie pan. Jaki Grzegorz? W jakim warsztacie ty bierzesz? Grzegorz, no tu w warsztacie, no naszym warsztat tu powstaje przecież. Aha, no. To nie wszyscy wiedzą, że warsztat tu powstaje. Może chodzi o ten warsztat. No tu, o ten film, o warsztat, no. Warsztat pracy tutaj jest. Ale ludzie, mówiłeś o targu. Ludzie pracy, no bo najpierw byłeś na targu, a później byłeś na warsztacie. No tak. Sąsiedzi. Oj, a właśnie, bo wczoraj jeszcze na live ten, do tych Stanów jedziemy, do Daytony, do Miami, no na właśnie Florydę. Się wczoraj dowiedziałem, że z 2 tygodni się 3 tygodnie zrobiły. No bo panie, no przypadkowo. Wypadałoby poinformować. Przypadkowo nas nie będzie, ale myślę o tych pocztówkach. Może macie jakieś pomysły, jak rozwiązać temat pocztówek ze Stanów. Dobra, cięcie, bo tu ktoś dzwoni. O, czekaj, dobra, już wróciłem. Co mówisz? Do Olsztyna. Jadę do Olsztyna na wyprawę tajną. Ta jest misja. Ja sobie, słuchajcie, przyglądam tutaj takie te stare numery Entuzjast. Tutaj mają, czekajcie, o, z 42 roku. Z 42 roku. Ale czekaj, tu jest august, a tu jest december. O, czyli z grudnia. Z grudnia i są życzenia noworoczno-świąteczne. Jadę, ale to jeszcze nie wiem, co tam będziemy robić. Dokładnie powiem ci po fakcie. Czekajcie, bo tutaj są fajne zdjęcia. Wam pokażę, jak takie te zdjęcia wyglądają. I tutaj patrzę, że jest XA Harley, tak jak WLK, tylko że z silnikiem boksera. I tutaj jeszcze jeden fajna rzecz, bo zobaczcie. Tu jest WLK, niby wszystko fajnie. Ale ma cywilne takie duże siedzonko. To jeszcze musi być jakaś wczesna wersja. O, dobra, to sobie tu oglądam. Muszę to poczytać sobie na spokojnie, bo to mam takie 4 numery. Udało mi się gdzieś tam w Stanach to kupić. Ale pokażę wam też jeszcze od koleżanki tutaj z niedaleko Rawicza i kolegi, którzy oglądają mnie. Dostałem fajną taką tabliczkę, 25 km. Widziałeś, Grzesiu? Zobacz. Żeby nie jeździć szybciej niż na ten. O. 25. Może wtedy nikt nie wjedzie nam w ten, w stodołę. Dostałem też tutaj jakąś samoróbkę taką. To już będę miał niedługo kolekcję tych samoróbek. To też chyba jest namalowane, ale jakoś tak. Jakaś to jest wytwórczość. No i mam tutaj zieloną lej. Wystawić patrol obywatelski. No patrol, ja myślę, że to jest ten. Że tu trzeba będzie. Przekopać. Ale ma sprężanie ten komar.
No dobra, to co, kończymy? Chyba nie. Kończymy, ja zobaczę tutaj, czy, bo tutaj ładowaliśmy sobie tego Heritage'a, będę musiał wywieźć do zewnętrznego serwisu, bo tutaj coś trze w kole. Coś tutaj trze w kole, nie wiemy co. To była wcześniej śruba, ale zobaczcie, jak tutaj wyjadło oponę. Więc muszę taką oponę kupić i coś tutaj porzeźbić. Co tu się z tym dzieje? No, trzeba to najlepiej rozebrać. Teraz by się przydał ten podnośnik. Ale zobaczymy, czy to odpali. Tu jest podciśnieniowy, więc nie trzeba nic. O! Aha! Coś nie chce palić. Ten. A klemy? Klemy, no coś tu... Są! Klemy są! O! No to już jest... Nie, tu są jakieś faktycznie dziwne takie rzeczy. Widziałeś to? A nie są coś nie działa? Może nie, wiesz. Nie szukają, może trzeba je dokręcić. O, trochę lepiej jakby zaczęło gadać. Tylko, że jak tutaj... Tutaj, o, tu jest w ogóle od ładowania zewnętrznego przewodzik. Ja gdzieś mam taką ładowarkę. No ale to na razie niech... Trzeba uciąć. To wymontujemy. Trzeba uciąć, tu uciąć. No bo lata, dynda. I zewrzeć. I zewrzeć. Zobacz co tutaj. Widzisz, to chodzi, ale to nic, ale tamto drugie, widzisz? Bo tu są jakieś takie kwadraciki powsadzane. Jakie? Może wyjmiemy to. To są śruby. Ale w środku tu jest taki... No to jest śruba, bo wkręcasz. Aha. I dociągasz śrubę do... No tak. A tu jest jakiś przewodzik. I tu jest śruba kwadratowa. Tu jest jakiś przewodzik odluzowany. Wiesz co, trzeba by było zacząć od tego, żeby odkręcić, przeczyścić i jeszcze raz zobaczyć, czy dobrze. No bo no, to, że się nie rusza, to nie no, znaczy, że nie... Ale tutaj się to ruszało, wiesz? To w tym. Zobaczcie, jaki on tutaj ładny jest. Amerykański. Co my tu mamy? Dziesiątkę. Czekaj, ja pójdę po dziesiątkę, od razu to zrobimy. Zobaczmy. No, dobra, to zrobimy szybki serwis. Klucze tam, gdzie trzeba. Tutaj sprawdzałem, bo ktoś mi napisał, że ten korkowy tam pływak może był ze starości już po prostu zaśniedziały, ale nalałem, znaczy otworzyłem znowu kranik i paliwo znowu na glebę poleciało, ale przepiękny zapach jest dzięki temu, nie? Tak. Lepszy od kadzidła. O, właśnie. Kadzidełko. Co, już całe spaliłeś kadzidło? Jeszcze jedna tam mi została. A, węglik ci został. Węglik. Wąglik. Wąglik. I zobacz, jak to jest dokręcone w ogóle, czy nie? Wąglik, nie no. Aha, chcesz odkręcić i ten. Na razie spróbuj może dokręcić. Znaczy, poczekaj sekundkę, zobaczymy. Gdzieś był tester, mieliśmy tester akumulatorów. O, i tu jeszcze jest, patrz, jakiś wtyczka. To jest do komputera chyba. Tu jest komputer w takich motocyklach starych? Dobra, zmieniłem ten. Widzę, że miałem z... Czekaj, teraz jest jakiś... Patrz, jaka jest ta perspektywa, zobacz. Jaką mam długą rękę, nie? Co mam widzieć, jak ja nie widzę? Nie, no bo widziałem, jak ten, na Stargu teraz te filmy miałem prze... Klęczysz na neutralnym tym. Nie, no jest to. Dokręcone jest wszystko, nie? Tego nawet nie ruszysz. Tu się nic nie ten. Kawałek papierka, to przeczyściłem. O, papierek jest ten. Kawałek papierka. A właśnie, bo znaleźliśmy ten, w końcu klucz do świec, nie? Klucz do świec do WL-ki. Nawet trzy? Gdzie są te klucze? Tutaj gdzieś były, czy nie? O, tu jest oryginalny klucz do WL-i. Do świec i to się tam wkłada. Ale niestety papierka tu nie mamy. Może zobaczymy od razu tą świecę tam. O, zobaczymy, czy tu się w ogóle da jakoś... O, o, jaki tutaj ten jest. O, mamy dojście. Zobaczymy. Ty. Jesteś?
No nie wiem. Kręcasz, przeczyściłeś. Ja tutaj patrzę, że niestety jest ten. Wziąłem inny klucz do tych świec. Bo tu coś lata. Tu coś lata za mocno. O, teraz tym może odkręcimy. Tym może odkręcimy. O matko, ty, ale to jest dowalone. To tak chyba nie powinno być. Ty, no nie odkręcę świecy, ale... Zobaczymy to, to jest bardziej na widoku. Bardziej na widoku, żeby zobaczyć jak ona wygląda tutaj. Boże, ile tu jest tego wszystkiego. Ja nie mam pojęcia, jak oni to robili na wojnie, kurczę. W polu gdzieś, nie? Szybko. Ty, no nie odkręcę tego. Zaparzyły się. I powiedzcie mi, co tu zrobić, jak się taki... Jak się taka ta zaparzyła. Co? Grzegorz, masz jakiś pomysł, jak się wsta? Zaparzy świeca? Trzeba mówić. Trzeba wody może tu nalać. A, bo dłuższa przedłużka za krótka. No, teraz dobrze, bo tu jest taka... Nie ma innej. Dobra, zróbmy chociaż jedno w naszym rewelacyjnym warsztacie. Nie wiem, czy my coś tu kiedykolwiek naprawimy, co Grzegorzu? Nie, no naprawimy, tylko trzeba zacząć. O, ty gdzieś tam dostaje prądu i świruje. Pawiana. Jeszcze by trzeba było sprawdzić zaraz. Nie no, dobrze by było go odpalić, nie? Bo... No tak, ale jak... Ja bym pojeździł, ale z minus 13, chociaż wczoraj podobno ktoś jeździł tu po Wrocławiu. No tym to raczej... Ścigaczem, a... Dziwisz się, że ścigał się. Ścigaczem... Nie. Nie, akumulator jest. Ale ładowaliśmy go 3 dni. Czyli do wymiany. No chyba do wymiany, no. Trzeba było zobaczyć... Może 6 V wsadzimy. Co 6 V? 2 6-woltowe. Panie, ja już na 6 V ładowałem. Dobra, ale patrz, światło się świeci ładnie, nie? Światło... Jest za słabe, może żeby... na pych. Oj, dobra. Kończymy to dzisiaj, nie? Tutaj nieodkręcone TT. Wyjmę tylko. Nie, ale... Co? Masz jakiś pomysł? Czemu? Ale chociaż świeca nie powinna się ukręcić. No nie, no. Później będzie ten, kolejny temat do remontu, jak się wykręci coś. Wykrętaki trzeba dopisać do listy tych, do listy narzędzi. O. Chociaż podejrzewam, że tutaj właśnie będzie musiał ktoś nam przy tym wszystkim pomagać, bo my jak, my z Grzegorzem jak dzieci we mgle. Dobra, żegnam się z wami. Trzymajcie się, my sobie coś tu jeszcze podziubiemy. Może, ale już nie ma czasu tego wszystkiego nagrywać. Dzięki raz jeszcze za paczki. Pamiętajcie o aktywnościach, łapach, subach, komentarzach. Aha, tu jeszcze tam miałem paczkę z tą. O. Z miedziuchą. No ale to dobra. Jest waga, tą wagę sobie tam kiedyś otworzę. Trzymajcie się. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!